Dzień dobry, z tej strony Wosińska trenuje, a to oznacza tylko jedno, że pora na kolejny rurkowy tutorial w ramach serii Pole Dance Step by Step, czyli tej serii, gdzie krok po kroku wprowadzam Cię do mojego świata pole dance. Dzisiaj niczym dobra mama przyszłam sprawdzić, czy udało Ci się odrobić zadanie domowe i czy Twój rockstar spin jest już przećwiczony zarówno na prawą, jak i na lewą stronę. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dorzuciła w tym wszystkim małego challenge'u i małego wyzwania, dlatego że bardzo zależy mi na Twoim rozwoju pole dance'owym dzięki serii Pole Dance Step by Step. Więc dzisiaj, oprócz tego, że sprawdzimy, jak się ma rockstar, wykonamy zmianę chwytu, to jeszcze przećwiczymy inny triczek, inny spin, który już pojawił się na moim kanale, czyli strzałkę. Albo dzwoneczka, co kto woli. Dzwoneczka, bo Piotrusia pana dzwoneczek właśnie latał w ten sposób. Wystarczy obejrzeć bajkę Disneya, żeby odszyfrować tą zagadkę, dlaczego dzwoneczek. Dzwoneczka wykonujemy na split gripie, czyli otwartym chwycie. Hop, to jest to ustawienie. Rockstar spin, nóża do góry. I zakończymy sobie to w bocznym strażaku, tak jak kończyliśmy ostatnio naszego rockstar spina. Dobra, nagadałam, a teraz już do rzeczy, pokazuję Ci, co będziemy dzisiaj robić. Nie, Wosińska, błagam Cię, przegięłaś, to się nie może udać, wychodzę. Nie no, żartowałam, z pewnością Ci się uda, dlatego że ja już krok po kroku tłumaczę Ci, co tam się wydarzyło. Zaczynamy sobie od strzałeczki, czyli naszego spinu kręconego na split gripie, czyli chwycie otwartym. Prawa ręka mocno wyciąga do góry, jeśli jest górną, lewy bark ściągnięty do kręgosłupa, łopatka przyklejona również do kręgosłupa i mocno ściągnięty w dół. Ten bark pracuje trochę tak, jakbym chciała zrobić krążenia ramion w tył, przyciągnąć do siebie łopatki i ściągnąć barki w dół. Jeśli poczułaś takie... Znaczy, że Twoja powięź poczuła również ten ruch, ale to dla niej bardzo dobrze. Wampek do kręgosłupa, hop, tył i ściągnij. I to ściągnięcie barków właśnie musi się pojawić na tym chwycie. Pamiętaj, że to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli tu, już w spinach, nauczysz się prawidłowo pracować dolną ręką, nie będzie problemu z butterflyami, handspringami i innymi dużo trudniejszymi, odwróconymi do góry nogami figurami, gdzie dolna ręka właśnie w tym ruchu pchania powinna nam pracować. Znowu trochę mnie poniosło, więc wracam już do tematu dzisiejszej lekcji. Mamy split grip. Bardzo podobnie jak ostatnio, wtedy z krzesełka, nie, wtedy z karuzeli robiliśmy sobie krzesełko, będziemy zmieniać chwyt. Czyli lecę sobie w naszej strzałeczce, jeśli prawa ręka u góry, prawa noga zgięta w kolanie, lecę, w pewnym momencie przekręcam nadgarstek do podstawowego chwytu, wypuszczam tylnią nogę, czyli nogę prostą, na kostkę, żeby podłapać rurkę, napiąć mięśnie i wyrzucić drugą nogę do naszego rockstar spinu, ok? Najpierw ręka, potem noga. To jest zasada, która obowiązuje za każdym razem, kiedy wykonujemy sobie zmianę chwytu i chwyt szpagatowy zmieniamy na chwyt podstawowy. Tak jak już wcześniej Ci wspominałam, w rockstar spin bardzo ważna jest praca zewnętrznej ręki i zewnętrznej nogi. Zewnętrzna ręka musi mocno przepychać drążek, a zewnętrzna noga musi być otworzona w kolanie na zewnątrz i napięta w mięśniach, tak żeby to napięcie pozwoliło nam utrzymać się pewnie na rurce w tej pozycji. Próbujemy to zrobić sobie na spokojnie. Pierwsze koty za płoty. Prawa, lewa, prawa, strzałeczka, zmień chwyt i wyrzuć nogę na razie do pozycji attitude, ok? Kiedy uda nam się bez problemu wykonać to zarówno na prawą, jak i na lewą stronę do attitude, pójdziemy sobie kroczek dalej, czyli mamy jeszcze lewą stronę do zrobienia, lewa zgięta, zmień chwyt, hop, dokręć prawą pod kosteczkę. Dużym zamachem z otwartym kolanem.
Pamiętaj proszę, że jeśli jesteśmy na lewej ręce u góry, lewa noga będzie zgięta w kolanie, prawa prosta, dlatego że to później prawa po kole wpada na kostkę i zaczepia się jak przednia noga z attitude. Analogicznie jest na prawą stronę, jak jesteśmy na prawej, prawa zgięta, lewa zaczepia się na nogę od attitude i w ten sposób wykonujemy sobie ten trik. Przećwicz koniecznie tą sytuację i tą kombinację na prawą i na lewą stronę. Kiedy poczujesz się pewnie, możemy sobie próbować dołożyć tam rockstar spin. Nie myślę już o tym jak o attitude, tylko od razu myślę jak o rockstar spinie, więc jak tylko moja zewnętrzna noga wpadnie pod kostkę, mocno odpycham dolną ręką rurkę i wyrzucam wewnętrzną nogę do góry, no i pozwalam ciału już na sam koniec zsunąć się na kolanka do bocznego strażaka. Nagadałam się, więc spróbujmy to zrobić w całości praktycznie. A teraz pozwól, że jeszcze pokrótce opowiem Ci o tym, jakie błędy mogą się tam pojawić i co może się nie udać. Jeśli troszeczkę zbyt późno będziesz chciał unosić wewnętrzną nogę do góry, może okazać się, że braknie Ci siły, to raz, że masz trochę za słabe mięśnie na ten moment, to dwa, ale to są takie rzeczy, nad którymi da się pracować regularnie i systematycznie. Kolejna sprawa, może być Ci ciężko aż tak wysoko wyciągnąć nogę, tam też się nie przejmuj, o tym wspominałam w filmie poświęconym Rockstar Spin. To jest kwestia Twojego rozciągnięcia i umiejętności utrzymania końcowego zakresu ruchu w sposób aktywny w rozciągnięciu. Pamiętaj o mocnej pracy dolnej ręki. Lecę spin, podmieniam, odpycham, wkładam nogę, wyrzucam drugą do góry. Niezwykle ważna w tych zmianach chwytu jest kolejność, więc pamiętaj, że najpierw przekręcamy dolną rękę bądź przeklejamy dolną rękę, a następnie zmieniamy ustawienie w nogach. Najpierw ręka, potem nogi, dlatego że tu mamy najważniejszy chwyt, a nogi docelowo tylko nam pomagają, jakby dużo ważniejsze są tutaj ręce. Czy o czymś jeszcze powinnaś bądź powinieneś pamiętać? Wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Czekam, aż podzielisz się ze mną na Instagramie Twoimi rurkowymi poczynaniami i efektami treningowymi. My oczywiście widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnym odcinku serii Pole Dance Step by Step, ale co by być na bieżąco, nie zapomnij subskrybować mnie i kliknąć tego małego dzwoneczka. Na razie! Będziemy sobie dzisiaj czyścić rurę w ramach serii tutoriali Pole Dance Step by Step oczywiście. Dobrze przygotowana rura to jest połowa pole dance'owego sukcesu.